tytuł tego referatu. Reszty nie trzeba. Cóż, dopiero po wydrukowaniu plakatów zorientowaliśmy się, że całe szczęście, że ten referat został umieszczony na samym końcu. W przeciwnym wypadku być może mogłoby to zostać potraktowane jako pewna niezręczność. Ale ponieważ jest w tym miejscu, w którym jest, to zdecydowanie reszty nie trzeba, na tym referacie skończymy. Otóż o jakie reszty tutaj chodzi? Wyobraźmy sobie, że trafiliśmy do kraju, w którym są monety tylko i wyłącznie dwóch nominałów. 5 i 13 złociaków, tak nazwijmy walutę w tym kraju. Wybraliśmy się na stragan świąteczny w tym kraju i nagle widzimy ku naszej wielkiej radości, że możemy kupić kalendarz adwentowy Psi Patrol za jedyne 5 złociaków. Pytanie, czy możemy go kupić? No cóż, oczywiście, że tak. Załóżmy, że mamy te 5 złociaków w portfelu, wszystko się zgadza. Idziemy dalej i nagle widzimy wspaniałą, rewelacyjną, pluszową figurkę Renifera za 8 złociaków. Czy możemy ją kupić co do zasady? No cóż, załóżmy, że mamy naprawdę dużo tych złociaków w portfelu, więc zakładając, że mamy monetę 13-złociakową, możemy nią zapłacić i liczyć na to, że dostaniemy 5 złociaków reszty, prawda? Więc nie ma problemu, możemy kupić tego fantastycznego Renifera. Idziemy dalej, widzimy, tuż obok jest kosk ruchu. Voilà, jest nasze ulubione czasopismo za 6 złociaków. Czy dostaniemy deltę za 6 złociaków? Pomyślmy. Możemy zapłacić 2 razy 13 złociaków i dostać 4 razy 5 złociaków reszty. Zgoda? Mamy naszą upragnioną deltę za 5 złociaków. Przy okazji jednocześnie możemy zostać skupiony naszym ulubionym lizakiem za złociaka, bo znowu jak zapłacimy 2 razy 13 złociaków, dostaniemy 5 razy 5 złociaków reszty, to dostajemy naszego chrupa chrupsa, nazwijmy go, żeby nie lokować produktu, za jednego złociaka. I idziemy dalej i nagle uderza nas w oczy następująca reklama: telewizor LCD 32 cale za jedyne 899 złociaków. Czy możemy go kupić? Zauważcie, że tak, no bo jak ja mogę kupić... Oj, ja chyba zrobiłem tak ten sam błąd. Jak mogę kupić chrupa chrupsa za złociaka, to ja mogę za ten telewizor w jakimś sensie zapłacić 899 lizakami. Jak mogę zapłacić złotówkę, to wielokrotnie wykonując tę operację mogę zapłacić dowolną, całkowitą, naturalną kwotę. No a teraz przenieśmy się do alternatywnej rzeczywistości i załóżmy, że teraz z przyczyn kulturowych w tym kraju nie można wydawać reszty. I zastanówmy się, co teraz możemy kupić. Poprzednio często dostawaliśmy resztę. Pytanie, co będzie teraz? No cóż, ten kalendarz adwentowy ciągle daje 5 złociaków, jest okej. No ale już tego Reniferka niestety, ale nie dostanę. No bo 5 złociaków to za mało, 13 złociaków to za dużo, a ja nie mogę dostać reszty. Podobnie delty, delta nie przeżyłaby w takim kraju. Złociak, znaczy czupaczup zdecydowanie nie. Na pocieszenie możemy kupić sobie strój elfa za 31 złociaków. No bo co to jest? 2 razy 13 złociaków plus 5 złociaków. Czyli kupię. No ale ten telewizor... Tak na pierwszy rzut oka nie wiadomo. Może mogę go kupić, może nie mogę kupić. Zastanówmy się trochę bardziej systematycznie nad tym, co ja mogę kupić w kraju, gdzie jest tylko 5 i 13 złociaków i nie mogę dostawać reszty. No tu są kolejne kwoty wypisane, jakie mogę zapłacić. Mogę nie płacić nic, mogę zapłacić 5 złociaków, 10 złociaków, wielokrotność. No i w tym momencie pojawia się to 13 złociaków, które mogę zapłacić. No i dalej, oprócz tego, że idę w tym pierwszym rządku wielokrotnością piątki, to od tego momentu idę na prawo od trzynastki, tak? Bo mogę zapłacić 13 plus 5, to jest 18, 13 plus 10, to jest 23 i tak dalej, i tak dalej. Tu jest 20 złociaków, to są 4 piątki, 23 złociaki, 25 złociaków. No i tutaj kolejna nowość się pojawia, mogę zapłacić 26 złociaków, bo to jest 2 razy 13. Okay, i tak dalej, i tak dalej. Spróbujmy wypełnić tę tabelkę w sposób trochę bardziej systematyczny. Ja najpierw zaznaczę w tej tabelce wszystkie wielokrotności trzynastki. No taka zero, trochę sztuczna, ale niech będzie wielokrotność trzynastki. 13, 26, 39, 52. I zauważcie, że na prawo od wielokrotności trzynastki ja mogę płacić kwoty, no a na lewo od tych wielokrotności trzynastki ja, to są kwoty, których nie mogę zapłacić.
Okay? Czyli jak ja zaznaczyłem wielokrotności trzynastki, to, co mogę zapłacić na tym obrazku, mogę teraz zaznaczyć tak, na prawo od tych wielokrotności trzynastki, które zaznaczyłem. Co oznacza, że tak naprawdę począwszy od 48, ja mogę zapłacić każdą kwotę w tym świecie. Okay? No bo ta tabelka, ona się tak nieskończenie, przedłuża się tak daleko, że aż mi lasera nie starcza. Tam na prawo. Okay? Więc to mi dowodzi, że na szczęście ten telewizor też mogę zapłacić i 47 jest tak naprawdę ostatnią kwotą w tym świecie, której zapłacić nie jestem w stanie. Zastanówmy się, czy w takim razie w dowolnym kraju, gdzie są tylko dwie monety, jakiegoś nominału, ale nie mam możliwości otrzymywania reszty, czy ja zawsze mogę zapłacić pewną kwotę od jakiegoś pułapu. No okazuje się, że nie. No jakbym miał monety nominałów 4 i 6 złociaków, to ja nie zapłaciłbym wszystkiego. No bo wszystko, co jestem w stanie zapłacić, musi być sumą wielokrotności czwórki i szóstki, w szczególności musi być liczbą parzystą. Ja nie zapłacę niestety 899 złociaków, mając do dyspozycji tylko 4 i 6 złociaków. Więc taki przez analogię podstawowy wymóg, który musielibyśmy mieć od tych nominałów, to jest to, że te liczby na tych dwóch monetach muszą być liczbami względnie pierwszymi. One nie mogą mieć wspólnego dzielnika większego niż jeden, no bo ten wspólny dzielnik musiałby dzielić każdą kwotę, którą ja jestem w stanie zapłacić. A ja chcę móc zapłacić każdą kwotę od pewnego pułapu, od pewnego momentu. No i okazuje się, że ten wybór, który tutaj jest w naturalny sposób minimalny, żeby to były liczby względnie pierwsze, on też jest warunkiem wystarczającym. Jak ja mam dwie monety względnie pierwszych nominałów, na przykład 5 i 13, to faktycznie istnieje próg, począwszy od którego jestem w stanie zapłacić wszystko. No i teraz przedstawimy sobie uzasadnienie, które co do zasady będzie nawet kopią tego, co zrobiliśmy dla piątki i trzynastki. Mianowicie rozpatrzmy ten świat, w którym są dwie monety. P złociaki i Q złociaki. P niech będzie mniejsze niż Q. No to jest ten sam rysunek, który widzieliście przed chwilą tylko dla P i Q. I teraz, jak zaznaczę wielokrotności liczby Q od zerowej wielokrotności do P mniej pierwszej wielokrotności, to okazuje się, że każda z nich znajduje się w innym wierszu. I to jest coś, co jest właściwie równoważne stwierdzeniu, że te liczby są względnie pierwsze. Nie wchodząc już w szczegóły, to, że te dwie liczby, że każda z tych wielokrotności znajduje się w innym wierszu, oznacza tyle, że każda z tych wielokrotności daje inną resztę z dzielenia przez P. I to można nietrudno uzasadnić na papierze, jak się jest może trochę obytym w tego typu rozumowaniach, bo gdyby pewne dwie dawały tę samą resztę, to ich różnica byłaby podzielna przez P, a nie może, bo coś tam. Tak czy inaczej, w tym momencie uwierzcie mi na słowo, że z tego założenia, że te liczby są względnie pierwsze, jest bardzo krótki krok do stwierdzenia, że każda z tych wielokrotności monety Q jest w innym wierszu tej tabelki, tak samo jak wcześniej każda z wielokrotności liczby 13 była w innym miejscu tabelki, w której było 5 wierszy. No jeśli już to przyjmiemy, że tak jest, to dalej leci tak samo jak poprzednio. Na prawo od tych zaznaczonych liczb mogę robić wszystko, no bo na przykład tutaj mam 2Q i każdą kwotę na prawo od niej mogę zapłacić, dorzucając odpowiednią liczbę P złociaków. Zgoda? No a skoro już tak jest, no to z tego rysunku wynika, co się dzieje. Po pierwsze, faktycznie już począwszy od tej kolumny, ja jestem w stanie zapłacić wszystko. Po drugie, widzę nawet, jaka jest ostatnia liczba, której ja nie jestem w stanie zapłacić. Opsa. Bo ta ostatnia liczba, której nie jestem w stanie zapłacić, to jest liczba na lewo od P minus pierwszej wielokrotności Q. Czyli to jest liczba ta, która jest tu, P minus 1 razy Q, minus P, bo muszę pójść jeden krok w lewo, a jak idę w lewo, to ja odejmuję P. Więc P razy Q minus P minus Q to jest ostatnia liczba, której ja nie jestem w stanie zapłacić, a wszystkie liczby począwszy od następnej, a następna to jest PQ minus P minus Q plus 1, które można zapisać w taki ładny iloczyn, P minus 1, Q minus 1, mogę zapłacić. No dobrze. Zastanówmy się teraz chwilę, jak już wiemy, że począwszy od któregoś momentu ja jestem w stanie zapłacić wszystko, zastanówmy się, ilu z tych kwot ja nie jestem w stanie zapłacić. Innymi słowy, policzmy te białe plamy, białe punkty na tym rysunku. No zanim to zrobimy,
Krótka notacja. Część całkowita to część całkowita. W sensie największa liczba naturalna mniejsza od danej liczby. Na przykład część całkowita liczby pi to jest 3, dokładnie tak. No bo pi to, jak wszyscy wiemy, 3,14 i coś tam jeszcze. To nie jest równe 3,14. No ale tak czy inaczej, jak wezmę część całkowitą, to jest 3. No dobra, to jeszcze jedna uwaga. Jak mam jakąś liczbę n i liczbę p taką, że p nie dzieli n, to ja się zastanawiam, ile jest wielokrotności liczby p, która jest mniejsza niż liczba n. Na przykład zastanawiam się, ile jest wielokrotności piątki mniejszych niż 63. To ja, używając tej liczby, tego notacji liczby całkowitej, czegoś takiego, ja mogę mówić, że dzielę dużą liczbę przez tę mniejszą, 63 przez 5, dostaję 12 i coś tam i biorę liczbę całkowitą z tego, żeby dostać odpowiedź 12. Czyli jak p nie dzieli n, to liczba wielokrotności p, dodatnich wielokrotności p mniejszych od n, to jest część całkowita z n przez p. Jak w to już uwierzymy, to spojrzymy na tę tabelkę, no to cóż, weźmy na warsztat to 5q. Tu jest 5q minus p, tu jest 5q minus 2p, 5q minus 3p, minus 4p, bla, 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 bla. I aplikuje się to podejście, które miałem, że... Oj nie, 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 nie. Że w tej sytuacji liczba białych punktów tutaj to jest 5q podzielić przez p i z tego część całkowita. Tak samo tutaj. Liczba białych punktów na lewo od tego to jest 1q przez p liczba i część całkowita. Tutaj mamy 2q przez p część całkowita. I tak dalej, i tak dalej. Generalnie liczba białych punktów wszystkich to w takim razie jest suma takich dziwnych ułamków i jeszcze dodatkowo biorę do tego część całkowitą. No, nie wydaje się, byśmy szczególny postęp zrobili. Dostaliśmy taką nieszczególnie wyglądającą sumę i okej, jakaś odpowiedź liczbowa jest, no ale ile to wynosi? I okazuje się, że to jest coś ładnego, eleganckiego i wiadomo, ile to jest równe. I żeby się tego dowiedzieć, zróbmy sobie taką krateczkę. Krateczka ma na dole p punktów, a na górze q punktów. I narysujmy sobie wykres funkcji liniowej f od x równa się q przez p razy x. Voilà. Dla zera jest 0. Okejka. W punkcie p dostaje f od p równa się q przez p razy p, czyli dostaje q. Więc wykres tej funkcji przechodzi przez punkty 0, 0 i pq. Zgoda? I ponieważ liczby p i q są względnie pierwsze, to po drodze ten wykres funkcji nie napotyka na żaden punkt kratowy. Tu wydaje się, że napotyka, ale to nieprawda, bo to jest gruby punkt. A to do zasady na żaden punkt by nie napotkał. No i zastanówmy się, gdzie na tym rysunku jest na przykład część całkowita z q przez p. No to samo q przez p to jest f od 1. Jak wpiszę f od 1, to dostaję q przez p. Czyli to jest... No, laser jest jeszcze grubszy. To jest q przez p. No to liczba całkowita, część całkowita q przez p, no to jest liczba punktów pod spodem, czyli 1. Dalej, 2q przez p jest tutaj, a część całkowita z tego to jest liczba całkowitych punktów kratowych tutaj. Czyli to jest q przez p, liczba punktów na tym pomarańczowym odcinku. Liczba punktów kratowych na tym pomarańczowym odcinku to jest 2q przez p. Liczba punktów kratowych na tym pomarańczowym odcinku to jest 3q przez p, część całkowita cały czas i tak dalej, aż do końca. Czyli oznacza to, że ta długa suma, którą tu widzicie, to tak naprawdę jest liczba punktów kratowych w tym pomarańczowym obszarze. No ja patrzę i widzę, że w tym pomarańczowym obszarze no to pewnie jest tyle samo punktów, co w tym żółtym obszarze, no bo ten rysunek jest bardzo, a to bardzo symetryczny. No a ponadto liczba punktów w całym tym zamalowanym obszarze pomarańczowo-żółtym, no to prosto ją obrócić, bo mam prostokąt, gdzie tu jest p, a tu jest q. Przepraszam, tu jest p mniej 1, a tu jest q mniej 1, więc liczba tych punktów kratowych to jest po prostu wszędzie, w całym zamalowanym obszarze, to jest p mniej 1 razy q mniej 1. No to skoro w pomarańczowym i żółtym jest p minus 1 razy q minus 1, to w pomarańczowym jest ta liczba przez 2. A już pokazałem, że liczba punktów w pomarańczowym no to jest właśnie ta nieładnie wyglądająca suma na górze. Więc niniejszym udało mi się pokazać, że ta podejrzanie wyglądająca suma, która też była liczbą wszystkich tych
kwot, których ja nie jestem w stanie zapłacić, jest równa połowie liczby iloczynu P minus 1 razy Q minus 1. To się nazywa tożsamością Gaussa, ten wzór. I teraz jeszcze na koniec taka konsekwencja tego wzoru. Dość wdzięczna. Wcześniej, chwila oddechu, bo zrobiło się stromo. Także podsumowanie. Wcześniej pokazaliśmy, że począwszy od P minus 1 razy Q minus 1 jestem w stanie zapłacić wszystko. I teraz pokazałem, że nie mogę zapłacić połowy z tych kwot. Ponadto wcześniej pokazałem, że tej kwoty P minus 1 razy Q minus 1 minus 1 nie jestem w stanie zapłacić. To wróćmy do tego przypadku kwot 5 i 13. Od tego zaczęliśmy. Mam nominały 5 złociaków i 13 złociaków. I wtedy ostatnia kwota, której nie jestem w stanie zapłacić, to było 47. To liczby od 1 do 46 umieśćmy w takiej tabelce. No i zauważmy, że skoro 47 nie jestem w stanie zapłacić, to nie jestem w stanie zapłacić jednocześnie 23 i 24. No bo gdybym był w stanie zapłacić je obie, no to zapłaciłbym 47, a nie mogę. Tak samo nie mogę być w stanie jednocześnie zapłacić 22 i 25. No bo gdybym umiał je zapłacić je obie, no to bym zapłacił 47, a nie potrafię. I tak dalej, i tak dalej. Więc wiem, że w każdym z wierszy tej tabelki jest co najwyżej jedna kwota, którą potrafię zapłacić. Ponadto wiem, i to jest to, co pokazałem przed chwilą, że ja potrafię zapłacić połowę liczb w tej tabelce. To skoro w każdym wierszu potrafię zapłacić co najwyżej jedną z kwot i w sumie potrafię zapłacić dokładnie połowę z tych kwot, no to oznacza, że nie widać tego dobrze na slajdzie, ale to oznacza, że w każdym z wierszy tej tabelki ja mogę zapłacić dokładnie jedną z tych kwot. Innymi słowy, w ogólnym przypadku nie mogę zapłacić tej kwoty, P minus 1, Q minus 1, minus 1 i spośród każdych dwóch kwot mniejszych, które sumują się do tej liczby, ja potrafię zapłacić dokładnie jedną z nich. O. No cóż, naturalne ogólnienie, więcej moment. Tak naprawdę właściwie powiedzieliśmy wszystko o przypadku dwóch moment, co by się stało, gdyby było ich więcej, na przykład 5, 13 i 17. Okazuje się, że wiadomo, że wtedy, o ile największy wspólny dzielnik tych dwóch liczb jest równy 1, to począwszy od pewnej kwoty potrafię je zapłacić. Ale nie, i ta kwota nazywa się liczbą Frobeniusa, a właściwie liczba Frobeniusa to jest ostatnia kwota, której nie potrafię zapłacić. Dla przykładu, dla 6, 9 i 20 ta liczba Frobeniusa jest równa 43. Więc 43 jest ostatnią kwotą, której nie potrafię zapłacić przy użyciu monet 6-złociakowych, 9 i 20-złociakowych. Swoją drogą ta liczba 43 jest oznaczana jako McNugget number. Czy ktoś ma jakiś pomysł dlaczego? Tak, słucham. Dokładnie, bardzo dobre skojarzenie. Czyli 43 McNuggetsów nie dostaniemy w McDonaldzie. Ale już każdą liczbę McNuggetsów, począwszy od 44, dostaniemy. No i nie ma, począwszy od trzech nominałów, jawnego wzoru na tę liczbę McNuggetsów, którą możemy dostać. No ale są pewne przybliżenia. Oto jest jedno z nich. Także tyle ode mnie.